myślę, że te punkty było bardzo potrzebne. W szczególności chcieliśmy dać trochę radości kibicom, bo to oni przychodzą co mecz, czy nam idzie, czy nie idzie. No i wielki szacunek dla pracowników klubu, bo uważam, że bez nich by ten mecz się po prostu nie odbył. Także wszystko się udało, cieszymy się bardzo i przygotowujemy się na kolejny mecz. Warunki, jak się grało w tych warunkach? No, warunki były jedne i drugie, dla jednej i drugiej drużyny takie same, natomiast no, podejrzewam, że nie jest to komfortowa sytuacja. Trzeba powiedzieć, że na pierwszą połowę boisko było bardzo dobrze przygotowane jak na te warunki atmosferyczne. W drugiej połowie wiadomo, że już śnieg zaczął trochę mocniej padać, ale no, cieszymy się z tych 3 punktów, jakie warunki, tak dwie drużyny miały takie same i my wygraliśmy i super, że się udało. Podsumowanie tej rundy, no, miało być lepiej, zdecydowanie lepiej. No, oczywiście, że miało być lepiej. Mam nadzieję, że kolejna runda będzie zdecydowanie lepsza, będziemy dawali więcej radości kibicom, bo naprawdę wielki szacunek dla nich, powtórzę się znowu, ale takie wsparcie, że oni przychodzą cały czas na nasze mecze, nawet jeżeli na dalekie wyjazdy, to po prostu dla nich aż chce się wygrywać. Dla Ciebie ta końcówka bardzo udana, druga bramka z rzędu strzelona dla Stumii. Czujesz, że jesteś w gazie? Przede wszystkim myślę, że to zasługa całej drużyny. Mi się gdzieś tam udaje te bramki strzelać, bo jestem zawodnikiem ofensywnym. No ale tak jak mówimy, wszyscy pracujemy, wiadomo, że był trochę gorszy okres, ale jestem spokojny o tą drużynę, bo naprawdę mocno pracujemy na treningach i mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej.